kolczyki czy te kolczyki? Cześć Kola. Cześć Kola, ale gorąco. Boże, jakie zgrzane jesteśmy. Jakie my jesteśmy zgrzane. Gdzie mi tu skakłeś na kolano? Idź stąd. Kamera już złączona, tak? Idźcie do pana. Idźcie do pana, Koko. Oficjalnie już się nagrywa. Oficjalnie już się nagrywa, ale nie wiem, które kolczyki ubrać. Witam was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj mam przyjemność dla was nagrać już ulubieńców, słuchajcie, maja, co jest w ogóle niewiarygodne, dlatego że maj zleciał nam tak szybko, przynajmniej mi. Może to z powodu, słuchajcie, dużej ilości po prostu wolnych dni, bo naprawdę mieliśmy super dwa długie weekendy. Właściwie jeden był super, super długi, a drugi był super długi. Potem ja jeszcze miałam wyjazd, więc maj dla mnie po prostu był błyskawiczny, nawet nie zauważyłam, kiedy minął. Dużo rzeczy oczywiście nie zdążyłam niestety zrobić. Nagrałam dla was na przykład haulu, który bardzo chciałam nagrać z nowościami, dlatego dzisiaj zobaczycie tutaj sporo nowych kosmetyków, których wam przez cały miesiąc nie pokazywałam. Oczywiście, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, no to mogłyście te kosmetyki tam zobaczyć. No ale jeżeli nie, to są dla was całkowite nowości. Część kosmetyków też przewinęło się w moich nowych zupełnie vlogach. Także jeżeli jesteście ciekawe, jakie są te kosmetyki w tym miesiącu, to oczywiście serdecznie zapraszam was do oglądania tego filmu. No i oczywiście, słuchajcie, piszcie, które kolczyki są lepsze. Żółte czy czarne? Ja dzisiaj zostałam jednak przy czarnych, żeby było trochę tak bardziej spokojnie i elegancko, bo i tak moja sukienka jest, myślę, bardzo kolorowa i dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo koloru, więc zostałam przy czerni, ale piszcie, które kolczyki się wam bardziej podobają. I zacznę od takiej rzeczy, która była dla mnie najważniejsza przez ostatnie właściwie kilka miesięcy. Nie mogłam wam o niej oczywiście powiedzieć, ponieważ musiałam poczekać, aż książka zostanie wydana, dlatego że miałam olbrzymią przyjemność wziąć udział w tym projekcie. I tak jak widzicie, jest to nowa książka pani Barbary Kwiatkowskiej, Pielęgnacja skóry przez 4 pory roku. Azjatyckie inspiracje i naprawdę było mi niezwykle miło, że zostałam zaproszona do jakby współtworzenia trochę tej książki, dlatego że możecie znaleźć, sobie akurat zaznaczyłam nawet moje komentarze w tej książce. Zostałam poproszona o to na początku roku, czy chciałabym wziąć udział w tym projekcie, czy chciałabym jakby dołożyć swoje mini zdanie tutaj w tej książce i dołożyć swoje komentarze do niektórych rozdziałów. Oczywiście no bez wahania się zgodziłam. Było to dla mnie niezwykłe wyróżnienie. Także tutaj w paru rozdziałach będziecie mogły przeczytać, co myślę na przykład o makijażu, co myślę o pielęgnacji. Są też moje polecenia niektórych metod, które wam pokazywałam, na przykład metody olejkowej. I jest to druga część książki, którą już wam pokazywałam wielokrotnie i tutaj akurat niektóre tematy są rozwinięte. Bardzo się cieszę, że na przykład jest pielęgnacja przeciwsłoneczna, bardzo rozwinięta, że jest cały rozdział na przykład o przebarwieniach skóry, który był mi niesamowicie potrzebny w tamtej książce. Jest też bardzo dużo ciekawych zagadnień, o które mnie pytacie, także tu są wszystkie odpowiedzi. Oczywiście chciałabym zrobić oddzielny jakby film na temat tej książki, na temat mojej recenzji tej książki, na temat tego, o czym ona w ogóle jest. Także mam nadzieję, że uda mi się ten film przygotować, dlatego że nie chciałabym teraz jej tutaj omawiać. I jeżeli poprzednia część wam się podobała, to oczywiście zachęcam was do obejrzenia tej części, zachęcam do przejrzenia jej w Empiku na przykład, bo tam tę książkę pewnie dostaniecie. I też od razu wam powiem, że jakby ja nie korzystam finansowo w żaden sposób, jeśli chodzi o tą książkę. Ja tutaj nie muszę jej pokazywać, ale jest mi niezwykle miło, że znalazło się moje nazwisko w tej książce i że mogłam rzeczywiście napisać to, co myślę na temat właśnie pielęgnacji skóry, na temat na przykład niektórych metod, również makijażu. No, także oczywiście dla mnie jest to naprawdę miły akcent i cieszę się też, że będziecie mogły tą książkę przeczytać i być może z niej skorzystać. Naprawdę jest to pozycja, którą myślę, że warto, jeśli chodzi o książki o pielęgnacji skóry, obejrzeć, dlatego że ona po prostu jest bardzo wartościowa. To taki był dla mnie naprawdę super miły akcent w maju. No i słuchajcie, skoro jesteśmy przy pielęgnacji, to oczywiście może znowu zacznę od pielęgnacji i pociągnę temat, który był już w zeszłym miesiącu bardzo intensywnie podkreślałam ten kosmetyk i mówiłam wam, że jeżeli będzie taka możliwość, to natychmiast dokupię tych kosmetyków więcej. I oczywiście był Dzień Matki, była promocja w Contigo i kupiłam oczywiście kolejną esencję Vital Treatments Blight. I znowu była tutaj świetna cena, ponieważ kosmetyki te były przecenione o połowę. Więc oczywiście kupiłam sobie natychmiast 5 Energy Roots, czyli taką super intensywnie nawilżającą, rewitalizującą esencję. Tutaj akurat jest żeńszeń i dlatego właśnie wybrałam tą, chociaż też kusiła mnie ta esencja, która jest rozświetlająca i rozjaśniająca. I jeżeli nigdy nie miałyście Blight, to naprawdę jest to marka, na którą
bardzo warto zwrócić uwagę, ponieważ jest to marka naturalna, jest to marka koreańska, jest to marka również cruelty free, która opiera się właśnie na wyciągach roślinnych. I tutaj te esencje oparte są właśnie o wyciągi roślinne, które są bardzo dokładnie procentowo w tych kosmetykach podane. I powiem Wam, że jedna esencja, którą pokazywałam w zeszłym miesiącu, i ta druga esencja, obie są rewelacyjne. Podejrzewam, że wszystkie esencje, które w ogóle są tutaj, tam jest chyba 4 rodzaje, każda z nich na pewno będzie fantastyczna, także jeżeli nigdy w życiu nie miałyście koreańskiej esencji, słuchajcie, to jest najważniejszy kosmetyk, jaki w ogóle możemy sobie kupić, dlatego że on całkowicie zmienia jakby skórę, zmienia pielęgnację, powoduje, że naprawdę będziecie widziały duże zmiany w Waszej skórze. Będziecie widziały, że skóra staje się jaśniejsza, jędrniejsza, nawilżona, bardziej spoista. Będzie lepiej utrzymywał się makijaż, te wszystkie rzeczy się naprawdę wydarzają przy stosowaniu esencji, dlatego też zrobiłam dla Was właśnie film 7 Skin Method. No i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli miałabym wybierać między tymi dwoma esencjami, to one działają dla mnie niesamowicie w różny sposób, jednak myślałam, że będzie może to działanie bardzo podobne, ale tamta esencja ujędrniająca, ona rzeczywiście daje taki efekt optymalny, jeśli chodzi o ujędrnianie skóry i taką silną rewitalizację, ta natomiast działa bardziej nawilżająco i tak regenerująco na skórę, chociaż tamta też jest regenerująca, ale jednak widzę różnicę w tych dwóch esencjach, także używam sobie teraz obu, co jest oczywiście niesamowicie przyjemne. Jest to też świetny kosmetyk, żeby na przykład wykonywać nim maski, także muszę powiedzieć, że no jest to dla mnie strzał w dziesiątkę, marka Blight, także dużo bardzo Wam już tutaj powiedziałam o tej esencji, ale to dlatego, że po prostu nie było holu. I jeżeli będziecie chciały je kupić, to naprawdę bardzo, bardzo polecam, ponieważ one są warte każdej złotówki, którą kosztują. I Wasza skóra na pewno od razu to zauważy. Myślę, że będę miała Wam do pokazania jeszcze w czerwcu dużo bardzo fajnych kosmetyków, ale naprawdę te są godne wyróżnienia. Tak jak wiecie, testowałam też takie dwa nowe kosmetyki z marki Hamish i muszę powiedzieć, że oba są naprawdę świetne. Tutaj akurat mam taki tonik, który się nazywa Refresh Water i to w zasadzie jest coś takiego w rodzaju pomiędzy tonikiem, lekką esencją nawilżającą, a takim tonikiem złuszczającym, dlatego że ten tonik zawiera kwasy AHA, ale bardzo niskie stężenie, podejrzewam, że tutaj jest pewnie tyle, ile jest dopuszczone w normach koreańskich, czyli 0,5%. I tu mam akurat wersję podróżną, miniaturową i naprawdę ta woda mi się bardzo spodobała. Jest ona bardzo delikatna, bardzo ładnie odświeża skórę, bardzo ładnie rozjaśnia, wygładza, nawilża. Fajna też jako dodatek do pielęgnacji, to nie jest esencja, to nie działa w taki sposób jak serum, natomiast jako dodatek do pielęgnacji jest to fantastyczna rzecz, na przykład do przemywania skóry po demakijażu, rewelacyjny tonik. Kolejną rzeczą, która mi się bardzo spodobała, jest Mist Serum. Tutaj akurat ono jest oparte na róży bułgarskiej, czyli tej róży damasceńskiej i ja oczywiście, słuchajcie, cały miesiąc robiłam w ten sposób. Właściwie teraz mogę też tak robić, ponieważ jest tak strasznie dzisiaj gorąco. Naprawdę zamknęłam okno, żeby nie było nic słychać i czuję, że po prostu gotuję się tutaj, ale takie mgiełki są rewelacyjne właśnie, żeby lekko spryskać skórę, żeby ją odświeżyć w ciągu dnia, żeby przywrócić pH, żeby też zlikwidować takie uczucie ściągnięcia na skórze, ale też świetnie jakby niwelują takie uczucie zbyt dużej pudrowości w makijażu, więc to też jest bardzo fajne, bo można używać ich po prostu jak takich utrwalaczy makijażu, odświeżaczy makijażu. Można też spryskać sobie jakąś taką małą gąbeczkę, co ja często też, słuchajcie, ostatnio robię, bo to jest też taki koreański sposób na utrwalanie makijażu. Spryskuję taką małą gąbeczkę do korektora i delikatnie oklepuję okolice np. oka. I to daje po prostu doskonałe odświeżenie korektora pod oczami, przestaje się on tak bardzo gromadzić, skóra odzyskuje świeżość i blask. Jest to bardzo fajny sposób właśnie, żeby odświeżyć sobie makijaż w ciągu dnia. I tą samą metodę właśnie możecie zastosować również z esencjami, które przy nim pokazywałam, więc naprawdę fajny sposób. Także taką małą mgiełkę można też nosić w torebce. I jeżeli jestem w temacie Hamish, to od razu oczywiście pokażę Wam ten kosmetyk i pewnie się spodziewałyście, że go zobaczycie, ponieważ naprawdę to cushion zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. To jest kosmetyk, który też jest bardzo, ma bardzo dobry skład, ma bardzo wysoki filtr SPF 50+, PA+++, także jest to doskonały też kosmetyk na lato.
I dostaniecie go w trzech kolorach. On tutaj ma lusterko, oczywiście ma gąbeczkę. I co jest bardzo fajne, dostajecie też do niego wkład. I tu niestety nie wiem, czy tu jest 13 gram ogólnie, czy jest 13 gram tylko w tym jednym wkładzie. Ale podejrzewam, że w jednym wkładzie jest 13 gram, więc on myślę, że też na bardzo długo starczy. Jak widzicie, opakowanie jest przepiękne, jest bardzo eleganckie. Naprawdę miło je wyjąć z torebki i naprawdę jest to świetne kuszyn do poprawek w ciągu dnia. I co jeszcze zauważyłam, że ono niesamowicie na skórze pięknie wygląda. Skóra jest taka po prostu naprawdę glow i jest ten glow, on się utrzymuje do naprawdę 12 godzin, kiedy nosiłam makijaż przez kilkanaście godzin. To skóra, mimo tego, że ja byłam bardzo zmęczona, skóra wyglądała cały czas świetnie, więc myślę, że jest to naprawdę fajny kosmetyk i godny polecenia. I przez cały miesiąc, słuchajcie, też mi towarzyszyły dwa kosmetyki z Yves Rocher'a. Tu akurat wróciłam z olbrzymią przyjemnością do tej płukanki takiej malinowej, o której Wam opowiadałam chyba w ulubieńcach. Myślę, że opowiadałam Wam w ulubieńcach na pewno, bo jest to jeden z moich ukochanych kosmetyków w ogóle i jeden w ogóle z najlepszych kosmetyków Yves Rocher, jaki w ogóle... Myślę, możemy sobie kupić do włosów na pewno. I w ogóle jest to bardzo wyjątkowy kosmetyk, jeśli chodzi w ogóle o rynek kosmetyczny. Ta płukanka daje bardzo lśniące i takie sypkie włosy, do tego jeszcze przepięknie pachnie malinami, bardzo ładnie włosy odświeża. Jeżeli skóra głowy Was też swędzi, na przykład to ona likwiduje to swędzenie, likwiduje jakieś takie początki właśnie podrażnienia skóry głowy, czasami to się wiąże z tym, że na przykład zaczyna się łupież, to ta płukanka jest rewelacyjna, wystarczy delikatnie zbliżyć się włosy, nie musi być to duża ilość. Ja właściwie powiem Wam, że używam jej no naprawdę niedużo, takie dwie małe garście i spłukujecie później ją z włosów i włosy są naprawdę jak nowonarodzone. Uwielbiam tą płukankę, pojawiła się też teraz nowa wersja. I drugi kosmetyk, który towarzyszył mi właściwie i w zeszłym roku i w tym roku, także tutaj mogę się powtórzyć, ale jest to naprawdę moje ukochane mleczko do ciała, dlatego że ma niesamowicie lekką formułę, jest niesamowicie takie lśniące na skórze. Macie wrażenie, jakbyście posmarowały skórę olejkiem, ale jednak jest to mleczko, bardzo intensywnie nawilża. Skóra sama w sobie wygląda pięknie, do tego jeszcze tutaj jest SPF 50+, i jest filtr UVA i UVB. Naprawdę rewelacyjne mleczko do opalania lub też do ochrony przeciwsłonecznej. Ja akurat używam go zawsze na dłonie, na przedramiona, na dekolt, na szyję i na kark. Jeśli gdzieś wychodzę, to smaruję nim, no i czasami smaruję jeszcze stopy, żeby po prostu tych miejsc sobie za bardzo nie spalić i żeby też nie pojawiły mi się przebarwienia. Głównie właśnie bardzo dbam teraz o dekolt, dlatego że widzę, że już pojawiły się takie pierwsze piegi, delikatne przebarwienia i zmarszczki niestety, więc bardzo lubię właśnie to mleczko stosować też na szyję i na dekolt i naprawdę jest rewelacyjne, także myślę, że za rok znowu będę miała to mleczko. I przy kosmetykach Yves Rocher może jeszcze tylko wspomnę o tym, że takim moim olbrzymim ulubieńcem, jeśli chodzi o miesiąc maj, oczywiście był mój wyjazd z Yves Rocher. I ten vlog ja postaram się dla Was zmontować, to będzie częściowo vlog, a częściowo nie. No oczywiście było to niesamowicie przyjemne spędzić te kilka dni we Francji, spędzić je w Brytanii, spędzić je w Paryżu, także myślę, że to był naprawdę olbrzymi ulubieniec miesiąca i olbrzymi prezent ze strony Yves Rocher dla mnie. Także naprawdę było to niesamowicie przyjemne przeżycie i naprawdę bardzo mnie zrelaksowało, bo zupełnie zmieniłam jakby otoczenie. No i też jadłam dużo pysznego jedzenia, ale to wszystko zobaczycie już we vlogu. I w ogóle powiem Wam, że ja uwielbiam maj. To jest jeden z naprawdę moich ukochanych miesięcy w roku. Myślę, że wiele osób podobnie to odbiera, bo mamy zazwyczaj przepiękną pogodę, wszystko kwitnie, kwitną kwiaty, kwitną bzy, wszystko niesamowicie pachnie, można chodzić na spacery, jest niesamowita pogoda. No i mamy perspektywę lata przed sobą, więc mi się nigdy nie robi tak dobrze zakupów jak w maju. Po prostu uwielbiam robić w maju zakupy, szczególnie kosmetyczne. I dlatego w zeszłym miesiącu wpadło mi sporo kosmetyków, nowości. Niestety kupiłam trochę nowości, ale też trochę nowości do mnie przyjechało, dlatego chciałabym powiedzieć o tych, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Jeśli chodzi o kosmetyki nowe, to może zacznę, słuchajcie, od kosmetyków do brązowienia skóry, no bo to jest zawsze taki temat, kiedy wiosną chcemy wyglądać dobrze, sięgamy po bronzer. Jest to rewelacyjny kosmetyk, żeby skóra wyglądała po prostu świeżo, żebyśmy wyglądały na lekko opalone. Ja na przykład się w ogóle nie opalam, natomiast kiedy używam bronzera, to tak jak widzicie, jest naturalny glow. Naprawdę czuję się wtedy bardziej wypoczęta, mimo tego na przykład teraz, że jestem maksymalnie zmęczona, ale jak patrzę w lusterko, to tego prawie w ogóle nie widać. I to jest właśnie zasługa bronzera. I w tym miesiącu pojawiły się u mnie aż dwa nowe bronzery. I oba są bardzo tanie, co mnie niesamowicie cieszy, że polskie marki tworzą tak świetne kosmetyki, bo obie marki też są polskie, które po prostu możemy kupić w drogerii i które są naprawdę bardzo dobrej jakości. I może pierwszy bronzer to będzie bronzer Belle Hypoallergenic. To są te nowe bronzery, które Wam ostatnio pokazywałam. I dostaniecie je aż w trzech kolorach.
I mój ulubiony kolor to oczywiście jest kolor 01. Zobaczcie, jaki jest ładny. Dodatkowo jest to kolor satynowy. On ma taki delikatny połysk. Mimo tego, że oba bronzery są matowe, to Bell ma wykończenie takie właśnie lekko satynowe. Jest to przepiękny kolor właśnie do jasnej karnacji. Bardzo ładny, ciepły odcień beżu, który naprawdę niesamowicie pięknie wygląda na policzkach. Ja go dzisiaj również używałam, bo używałam jeszcze innych kosmetyków, które Wam pokażę później. Ale używałam również tego bronzera. Naprawdę pięknie się rozprowadza i za kilkanaście złotych, myślę, że będzie kosztował powyżej 20 zł albo około 20 zł. To jest to naprawdę świetny kosmetyk i jeszcze macie dwa kolory. No i opakowanie też jest, myślę, bardzo ładne. Bardzo letnie, z takim pięknym słońcem. Kolejny bronzer, który zrobił na mnie super dobre wrażenie, tym bardziej, że on jest jeszcze tańszy, bo zapłaciłam za niego w promocji 8 zł, co jest już w ogóle ceną taką zupełnie śmieszną. To jest bronzer marki Lovely i on się nazywa Golden Glow i ja mam go w odcieniu Light Beige. No i to jest naprawdę przepiękny odcień właśnie też do jasnej karnacji. Ja mam bardzo jasną skórę i bardzo lubię mieć dobrze dobrany bronzer. Czasami jest to trudne, żeby znaleźć właśnie kolor do jasnej karnacji, który nie stworzy nam pomarańczowych placków albo jakichś takich właśnie w ogóle pasków na skórze, które będą się odcinały, kiedy nałożymy go na skórę. Więc oba te bronzery naprawdę są godne polecenia. Nawet możecie kupić sobie dwa, bo to jest rzeczywiście bardzo tani kosmetyk. Ten dodatkowo, słuchajcie, jeszcze przepięknie pachnie czymś takim bardzo słodkim, pudrowym. Kiedy się go używa, to jest to niesamowicie przyjemne. Oczywiście, jeżeli lubicie zapach taki cukrowy, jakby waty cukrowej, ciastek, ja na przykład uwielbiam, budyniu. Bardzo przyjemny zapach. Też pięknie się rozprowadza, jest niesamowicie miękki, tworzy taką gładką, bardzo fajną powierzchnię. No i zdecydowanie według mnie to jest kopia Hoola Light i to bardzo dobra kopia. I teraz może zobaczcie, jaka jest różnica między tymi dwoma bronzerami. Tak jak widzicie, Bell jest dużo ciemniejszy, także można nim może bardziej skórę konturować. Tutaj możecie zrobić naprawdę bardzo delikatne konturowanie. Świetny w ogóle bronzer, to super jasne karnacje i bardzo mi się ten kolor podoba. Uważam, że jest niesamowicie piękny. I to są takie kolory, które będą wyglądały po prostu ładnie w ciągu dnia, będą wyglądały naturalnie i świeżo. Świetne w ogóle kosmetyki na dzień. No ale to oczywiście, słuchajcie, jeszcze nie jest koniec, ponieważ też obserwowałam jedną paletę w Sephorze i bardzo mi się ona podobała. No ale myślałam sobie, mam tyle palet, kupię jeszcze jedną, to już jest bez sensu, ale ponieważ jechałam do Francji, pomyślałam sobie, zrobię sobie taki mały prezent i jakże się zdziwiłam, kiedy wyszłam na stronę Sephory i zobaczyłam, że ona jest przeceniona. Była przeceniona tylko online, no i natychmiast ją kupiłam, ponieważ ma ona w sobie wszystkie moje ulubione produkty marki Benefit. Tutaj mówię o palecie Kompleksjonista i jest to część pierwsza z tego, co widzę. Nie wiem, czy była część druga, czy będzie część druga. I tutaj są naprawdę wszystkie moje ulubione kosmetyki, jeśli chodzi o markę Benefit, w miniaturze. Ta paletka jest niesamowicie mała, jest kartonowa, jest śliczna, jest poręczna. I tutaj macie produkty, które naprawdę są wszystkie według mnie godne polecenia. Są dwa korektory, które może nie kryją aż tak bardzo, bo to jest ten korektor Boing, który jest mniej kryjący, ale później macie Hoola Light, Hoola, jeden z najpiękniej wyglądających według mnie korektorów na skórze, który nazywa się What's Up, i najnowszy rozświetlacz Dandelion Twinkle, który też jest przepiękne. I tutaj ta paleta, słuchajcie, ona została przyjęta w, myślę, dość chłodno w Polsce. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale dziewczyny bardzo narzekały, że te formuły się jakby mieszają, że ta paleta się brudzi. Słuchajcie, ja nic takiego nie zauważyłam. Fakt, że to są bardzo małe produkty, no są małe, więc ja używając właśnie tego pędzla Wayne'a Gossa, to jest pędzel 02. Dla mnie ten pędzel jest idealny do wszystkiego. Ja nim robię konturowanie, rozświetlanie skóry, więc tutaj absolutnie nic mi się nie miesza. Używałam jej naprawdę bardzo długo. Nie mam tutaj żadnego osypywania się, nic mi się nie wsypuje do korektorów. Po prostu może trzeba być trochę bardziej ostrożnym, ale używa się jej doskonale, natomiast właśnie polecam do niej mniejsze pędzle. Dlatego, że rzeczywiście, jeżeli włożycie pędzel i zaczniecie bardzo mocno używać bronzerów na przykład, no to możecie sobie tę paletę zabrudzić. Natomiast jeśli będziecie użytkowały jej właśnie ją małym pędzelkiem, będziecie sobie tak subtelnie dokładały, to tu absolutnie nic się takiego nie stanie. Myślę, że jest to naprawdę świetna paletka i kosztowała tylko 100 zł w tej promocji. Ale też teraz Benefit ma tą świetną, dużą paletę, którą ja kupiłam w zeszłym roku, więc jeżeli ktoś woli mieć pełnowartościowe produkty, to warto też zajrzeć do tamtej palety. Dla mnie ta paleta jest po prostu rewelacyjna i też miałam ją na wyjeździe, mam się fantastycznie sprawdziła. Właściwie mogę jej używać na wieczór, na dzień. Mam tutaj wszystkie produkty, które są mi potrzebne, także nie musiałam brać żadnych dodatkowych rozświetlaczy, bronzerów.
ta paleta to było wszystko. No i jak słuchajcie, jestem przy paletach, to jeszcze Wam powiem, że kupiłam sobie jeszcze jedną paletę, ale to pokazuję Wam tylko dlatego, że po prostu w czerwcu będę miała urodziny i ponieważ tej palety szukałam na eBayu ponad rok, naprawdę rok polowałam, żeby ją kupić, dlatego że to jest edycja limitowana, która została sprzedana całkowicie 2 lata temu. I ja po prostu mam takie pomysły, lubię sobie kupować kosmetyki, których dawno już nie ma, ale kiedy zobaczyłam tą paletę 2 lata temu, to pomyślałam sobie, że ona jest dla mnie całkowicie niedostępna, że jest za droga, że będzie mi ciężko ją kupić, bo ona się bardzo szybko sprzedała też, no ale była tak piękna, że coś co nie myślałam i tak myślałam sobie, może ktoś będzie chciał swoją sprzedać, może ktoś nie będzie używał i rzeczywiście tak się stało i mówię tutaj o palecie Hourglass. No i mnie całkowicie zachwyciło najpierw to opakowanie, przede wszystkim też ja markę Hourglass uwielbiam. To jest jedna z moich naprawdę ukochanych marek, takich światowych, luksusowych. Fakt, że nie mamy jej w Polsce, a jeżeli chodzi o jakość tych produktów, jeżeli miałybyście jakieś wątpliwości, byłybyście za granicą, warto w 100% kupować te kosmetyki, bo one są po prostu niesamowite. Jest to też marka, która jest cruelty free i chyba jest to też marka wegańska. Więc myślę, że warto po prostu w te produkty inwestować, bo one Wam będą starczały na lata i to, jaki dają efekt na skórze, to jest po prostu luksus w czystej formie. Jeżeli lubicie kosmetyki, które po prostu naprawdę są w 100% idealne, to dla mnie to jest właśnie marka Hourglass. No bardzo żałuję, że tej marki w Polsce nie ma, ale dostaniecie ją w UK, dostaniecie ją w Stanach, także można ją kupić. A paleta wygląda w środku w ten sposób. Pokazywałam Wam ją już na Instagramie i bardzo się Wam podobała, zresztą wcale się nie dziwię. W tej palecie są same limitowane produkty, więc żadnego z tych produktów już nie można kupić. I tutaj mam 2 róże, bronzer, rozświetlacz i puder rozświetlających, z których marka Hourglass słynie. Ja mam jeszcze 2 pudry, które bardzo lubię też z marki Hourglass. A tutaj akurat ta paleta nazywa się Surreal Light. Jeżeli na nią traficie i będzie ona w takim dobrym stanie, ja ją naprawdę kupiłam za właściwie ponad mniej niż połowę ceny, no to bardzo warto ją kupić. Wygląda na skórze przepięknie. Dzisiaj się oczywiście nią malowałam, daje ona taki po prostu rzeczywiście glow od środka. Skóra wygląda tak bardzo, jak to się mówi, drogo. To jest po prostu tak drogo wyglądająca skóra. Hollywoodzkie policzki, dużo połysku, ale jest to wszystko bardzo subtelne, takie wtopione jakby w skórę. I też przepięknie te produkty się utrzymują przez cały dzień. Także jestem zachwycona swoim prezentem urodzinowym. No i teraz myślę, że powiedziałam o niej już tak dużo, że może już wystarczy. No i słuchajcie, też był to dla mnie miesiąc znowu korektorów. Kupiłam 2 kolejne korektory, ale miałam też oko na nie od bardzo dawna. Na jeden naprawdę polowałam też, bo już go nie można kupić w Sephorze. Nie wiem dlaczego, ale w Sephorze już tych korektorów nie ma. Chyba są tylko dostępne stacjonarnie. I tutaj mówię o korektorze Bare Minerals Bare Skin. Jest on niesamowicie nawilżający, ale też niesamowicie kryjący. Jest to najbardziej kryjący korektor chyba, jaki mam w tej chwili. Używam go odrobinę. I nie dziwię się, słuchajcie, że to jest dla wielu osób hit, dlatego że on niesamowicie mocno kryje, a w ogóle skóry nie wysusza, przepięknie się utrzymuje. Kupiłam go na lotnisku. Mam nadzieję, że jeszcze będzie można kupić go w Sephorze. I rzeczywiście, słuchajcie, ten korektor jest fantastyczny. Jest delikatny, jest kryjący, jest rozświetlający. Intensywnie też naprawdę skórę rozświetla. To nie jest taki korektor, wiecie, że nic nie zauważycie, jak go nałożycie. On jest dużo bardziej kryjący na przykład niż korektor The Sam. Także naprawdę jest to duża siła krycia. Jeżeli gdzieś go dostaniecie, albo jeżeli mieszkacie za granicą, no to naprawdę bardzo te korektory polecam. Jeśli dostaniecie je w Sephorze, to również warto je obejrzeć. Szukacie dobrego korektora pod oczy, a macie duże sińce pod oczami. To jest rewelacyjny korektor. Drugi korektor, jaki kupiłam, to jest korektor Becky. No i ten korektor też, jak zobaczyłam, że te korektory weszły w końcu do Polski, bo one chyba są już dostępne ogólnie ponad 2 lata, a do nas wyszły dopiero teraz. I dostaniecie je w bardzo różnych kolorach. Ja akurat kupiłam sobie na początek kolor fioletowy, dlatego że chciałam głównie, żeby rozświetlał właśnie taką zmęczoną, poszarzałą skórę i u mnie to jest skóra pod oczami, ale też na moich przebarwieniach. Ma on niesamowicie taką dobrą, kremową konsystencję, jest niesamowicie taki rozświetlający, miękki. Skóra po prostu wygląda przez wiele, wiele godzin z tym korektorem na wypoczętą. Nie jest to taki zwykły typ korektora, wiecie, suchy. To jest korektor raczej taki, który jest trochę jak krem, jak taka kremowa pasta i daje on bardzo dużo rozświetlenia. Także jest to formuła, z którą ja się, słuchajcie, jeszcze nie spotkałam w korektorach. Naprawdę jest to coś wyjątkowego i zauważyłam, że kiedy go używam pod oczy, pod inne korektory, no to moja skóra, mimo tego, że jestem zmęczona,
cały dzień wygląda bardzo świetliście, on też się nie zbiera w zmarszczkach, co jest, myślę, niesamowite. I uważam, że jak na Becco on ma bardzo dobrą cenę, dlatego że on kosztuje 85 zł, także jak na tak wydajny produkt i produkt tak wysokiej jakości, to jest według mnie taka cena dobra, bo zazwyczaj takie korektory kosztują ponad 150. Więc jeżeli lubicie korekcję barwną w ogóle, to warto te korektory obejrzeć. Ja na pewno kupię sobie jeszcze jeden kolor, który się nazywa Peach, dlatego że on jest szczególnie polecany na przebarwienia, jestem go bardzo ciekawa. No i słuchajcie, żeby było trochę taniej na przykład, to teraz pokażę Wam dwie szminki, których używałam przez cały miesiąc. I jedną z tych szminek jest Oh My Lips i ja myślę, że ta szminka już była w ulubieńcach, dlatego że jest to kolor 02. To jest taki przepiękny, naturalny brąz. Ja bardzo lubię te szminki za formułę. One są po prostu kremowe, bardzo dobrze się utrzymują, są lekko suche. Nie jest to taka formuła na przykład jak ma Golden Rose, jest taka formuła bardziej cienka, ale na ustach utrzymują się przepięknie i mają naprawdę piękną kolorystykę. Ta 02 jest uważam piękna i naprawdę towarzyszyła mi przez cały miesiąc. Druga szminka, słuchajcie, to jest moje całkowite zaskoczenie, to jest nowość z marki Belle i tak jak Wam mówiłam we vlogu, że no bardzo mi się te szminki podobają. No ale ten kolor w ogóle to całkowicie podbił moje serce. I kiedy, słuchajcie, poszłam do Sephory, to zobaczyłam, że jest to identyczny kolor jak ma Lolita. Teraz wiem, dlaczego mi się ta szminka tak spodobała. No po prostu jest to kopia Lolity Kat Von D, to jest właśnie ten kolor. Ale te szminki mają dodany jeszcze brokat. I ten brokat akurat w tej 02 jest złoty. Ale naprawdę świetna szminka, świetna formulacja, bardzo fajnie się utrzymuje na ustach. Jest ona niesamowicie trwała. Trochę wysusza usta, więc ja lubię używać bazy, bo ta formuła jest dosyć sucha jednak. Ale mimo wszystko kolor jest tak piękny, że naprawdę praktycznie na każdym zdjęciu na Instagramie właśnie mam na sobie szminkę 02. Z Magic Glitter Lips, także bardzo fajna nowość. Mówiłam, że będą tylko dwie szminki, ale będą, słuchajcie, trzy. I kolejną szminką jest nowość z marki Maybelline. Ta szminka akurat, słuchajcie, to jest takiej love and hate, dlatego że czasami ją uwielbiam, a czasami po prostu jej nie cierpię, dlatego że niesamowicie podoba mi się ten kolor. To jest kolor, który uważam, że jest niesamowicie wyjątkowy, bo nie widziałam takich szminek nigdzie, jeśli chodzi o kolor. Jest to takie po prostu fioletowe błocko. Ja takie kolory uwielbiam. I mimo tego, że z Sephory mam kilka takich szminek właśnie w takim kolorze błocko-fioletowe, błocko-brązowe, to żaden nie jest podobny do tego koloru. To jest kolor, który jest bardzo ciekawy. I to jest akurat 95 Visionary. Taki bardzo piękny, stłumiony fiolet. Natomiast nie lubię tej szminki za formułę i za to, jak ona się na ustach zachowuje, dlatego że ona tworzy taką gumowatą, lekko klejącą się powłoczkę na ustach. I to, słuchajcie, jest tak dziwne. Cały czas mam wrażenie, że ona po prostu gdzieś tam się będzie przesuwała. Po prostu muszę się do tej formuły przyzwyczaić. Natomiast no nie jest to moja ulubiona formuła. Zdecydowanie moją ulubioną formułą są szminki Golden Rose. Ale podoba mi się strasznie ten kolor, jest naprawdę bardzo dziwny. Zresztą w tej gamie jest dużo takich bardzo ładnych, dziwnych kolorów. Jeśli lubicie właśnie szminki matowe, to warto tą nową gamę Maybelline obejrzeć. Chociaż myślę, że powinny być te szminki trochę tańsze, bo one kosztują 30 zł. Myślę, że powinny być co najmniej 10 zł tańsze. No ale jednak, słuchajcie, Maybelline tutaj dało radę, bo kolorystyka jest tak pięknie zbudowana. I też te szminki mają fantastyczny aplikator. Tu trzeba jednak przyznać, że aplikator, jeśli chodzi o tą szminkę, jest najlepszy z tych, które Wam pokazywałam. Mam jeszcze jedną nowość w ręku i tutaj akurat ta nowość miała przyjechać 2 miesiące wcześniej. Po prostu myślałam, że pokażę Wam to wcześniej, ale niestety czekałam bardzo długo na przesyłkę z Japonii. Ta przesyłka po prostu gdzieś mi zaginęła, na szczęście się odnalazła i liner do mnie dojechał. I to jest, słuchajcie, najsłynniejszy japoński liner, jaki w ogóle istnieje na świecie. I on się nazywa Motte Liner. I te linery, słuchajcie, jeżeli znacie linery Kat Von D, to mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że one są produkowane dokładnie w tych samych fabrykach, w fabrykach Kumano. Tylko że ten liner wydaje mi się jeszcze lepszy niż liner Kat Von D. Jeśli szukacie linera, który jest niesamowicie łatwy, niesamowicie precyzyjny, dlatego że on ma tutaj tysiące włosków zebranych w taki mini pędzelek. To jest naprawdę najlepiej sprzedający się liner w Japonii. I mnóstwo osób z całego świata go też zamawia, dlatego że no, jego precyzja i łatwość makijażu, ilość kolorów. On się praktycznie zupełnie nie rozmazuje. To jest liner, z którym możecie pływać, możecie pójść na dyskotekę wieczorem, możecie się całkowicie spocić, może być super gorąco, on się Wam nie będzie rozmazywał. Ja postaram się, żeby ten liner też znalazł się w jakimś filmie, żebyście mogły zobaczyć, jak się nim maluje, ale naprawdę jest to coś tak przyjemnego. Powiem Wam, że nigdy nie miałam linera, który jest tak łatwy w używaniu, tak precyzyjny. Jest też to taka przepiękna, elegancka czerń, on nie jest błyszczący. Można nim zrobić super idealną, cienką kreskę, możecie z nim zrobić co chcecie w zasadzie. Jeżeli macie małe oczy, opadającą powiekę,
Jeśli macie na przykład też taką powiekę, która się chowa jakby do środka, nie widać jej, to też ten liner jest rewelacyjny. I jeżeli chcecie go kupić na przykład przez stronę internetową, to on jest w Japan Store, natomiast można go z łatwością też kupić na eBayu, no ale czasami niestety przesyłka może gdzieś zaginąć, więc warto zapłacić za przesyłkę. I pewnie jak wiecie, też dużo zrobiłam zakupów, jeśli chodzi o ubrania, znaczy jak na mnie jest to bardzo dużo i wszystkie noszą mi się oczywiście świetnie. Naprawdę tutaj z żadnymi nie mam problemu, ale szczególnie pokochałam tą jedną rzecz, nad którą się też zastanawiałam dosyć długo, bo tak jak wiecie, chciałam bardzo kupić sobie koszyk. Szukałam koszyka na wyjazd do Francji, wiadomo, chciałam mieć koszyk, ale kupiłam tą malusieńką torebeczkę z tymi przepięknymi chwostami. To jest taka wyszywana koralikami, wyszywana ręcznie koralikami torebeczka z Zary. Jest ona maleńka, tutaj akurat mieścił mi się świetnie aparat, oczywiście mieściła mi się kosmetyczka, puder, jakieś takie drobiazgi. Natomiast ja bardzo lubię takie akcesoria, ponieważ to jest coś dla mnie ponadczasowego, to jest taka torebka trochę w stylu lat 20. Myślę, że będę nosiła ją i na wieczorowe wyjścia, jest idealna też na jakieś na przykład śluby, albo na przykład zimą będzie rewelacyjna, więc to jest dla mnie torebka na cały rok. Myślę, że ta koszykomania po prostu kiedyś się skończy, chociaż mam jeden koszyk upatrzony, który bardzo chciałabym kupić, ale jest niestety cały czas zbyt drogi, więc czekam na przeceny. Natomiast ta torebeczka naprawdę to był ukochany gadżet mój w zeszłym miesiącu i to pewnie mogłyście widzieć na wielu zdjęciach u mnie na Instagramie. No a kolejną rzeczą oczywiście były kolczyki z chwostami. Ja po prostu jestem zachwycona chwostami. Zresztą widzicie, chwosty są wszędzie. Można kupić je we wszystkich możliwych kolorach, wzorach, z kamieniami, bez. Ja oczywiście zawsze wybieram takie, które nie mają zbyt wielu dodatkowych elementach i wybieram zawsze takie, które są super lekkie, żeby, wiecie, rozciągać uszu. I dostaniecie je w H&M-ie w przeróżnych kolorach. Ja akurat kupiłam sobie czarne, ale są jeszcze czerwone, beżowe. Zastanawiam się, że właśnie, żeby sobie kupić może jeszcze beżowe, bo są bardzo oryginalne. No i ostatnio też byłam w marce New Look i kupiłam sobie te przepiękne chwosty. To są takie chwosty stylizowane na chińskie lampiony. Strasznie mi się spodobały. Są moim zdaniem niesamowicie piękne, dlatego że są czerwone. Ten kolor naprawdę jest bardzo ładny. No ja z reguły ubieram się na czarno i taki kolorowy akcent dla mnie to jest naprawdę fajna rzecz. I też są super lekkie i były naprawdę bardzo tanie. No i spojrzałam sobie w moje notatki, słuchajcie, i wygląda na to, że to jest już wszystko. Jestem po prostu w szoku, że to już jest wszystko. Mój stół jest zarzucony kosmetykami. Ja nagrywałam dla Was ponad pół godziny, ale ulubieńcy miesiąca co miesiąc to jest bardzo długi film, tylko zauważyłam, że Wam się to bardzo podoba, jak moje filmy są bardzo długie, więc w sumie mnie to cieszy. No, ale może dlatego, że było tych filmów rzeczywiście mniej w maju, to trochę wynagrodzę Wam po prostu długością tego filmu. Trochę Wam tutaj dzisiaj poopowiadałam o moich ulubionych kosmetykach w zeszłym miesiącu. I powiem Wam, że jeśli chodzi o czerwiec, to mój plan na czerwiec wygląda naprawdę bardzo ekscytująco dla mnie, dlatego że pojawi się bardzo dużo nowości. Ja wiem, że może czasami jesteście, no już jest za dużo tych nowości, mówicie czasami mi, że za dużo pokazuję nowych kosmetyków, ale po prostu ja mam taką pracę. Ja dostaję mnóstwo kosmetyków do testowania, no i czasami jeżeli coś jest bardzo dobre i świetnie mi się sprawdza, jest to ciekawy kosmetyk, ja po prostu nie mogę Wam go nie pokazać, no bo byłoby to inaczej bez sensu. Poza tym, tak jak Wam wiele razy mówiłam, myślę, że na kanale, na YouTubie powinno być sporo nowości, bo inaczej po prostu szybko byście się znudziły. Więc dla wszystkich osób, które uważają, że nowości jest za dużo, no po prostu wybierajcie filmy, które nie mają nowości. Zwyczajnie oglądajcie wszystkich, tylko oglądajcie te, które Was interesują. A może tym osobom, które szukają jakichś nowych kosmetyków, to się po prostu przyda. Mam taką nadzieję, bo naprawdę w czerwcu szykuję dla Was sporo filmów właśnie z nowościami i będą to naprawdę bardzo ciekawe i bardzo dobre nowości. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące kosmetyków, które dzisiaj pokazywałam, albo na przykład książki, o której mówiłam, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, to oczywiście piszcie wszystko pod spodem. Ja bardzo chciałabym mieć więcej czasu i chciałabym po prostu więcej filmów dla Was nagrywać. Na razie jest to niemożliwe. Bardzo też chciałabym nakręcić film z Waszymi pytaniami, dlatego że zadajecie naprawdę bardzo ciekawe pytania i myślę, że gdyby były one zebrane przeze mnie w jednym filmie, to przydałoby się to dużej ilości osób, dlatego postaram się Wasze pytania pospisywać z kilku ostatnich moich filmów przynajmniej i postaram się też taki film dla Was w czerwcu przygotować. Myślę, że już kolejne Q&A jest bardzo potrzebne, bo w sumie ostatnie robiłam bardzo dawno temu. Także jeżeli byście chciały zadać mi jakieś pytanie prywatne albo kosmetyczne, jakiekolwiek, to też piszcie wszystko pod spodem, dlatego że myślę, że Q&A to są takie filmy, które raz na jakiś czas trzeba robić, bo one też fajnie uzupełniają informacje. Także dzisiaj to będzie już wszystko. Bardzo dziękuję Wam oczywiście za oglądanie tego, jak zwykle u mnie, długiego filmu. Bardzo Wam też dziękuję za ostatni miesiąc na kanale, za to, że tak mi się podobały moje vlogi, bo w sumie to były takie pierwsze koty za płoty. Myślę, że można przygotowywać vlogi jeszcze lepiej, ale to na razie nie mam kamery niestety, właśnie musiałam ją oddać.
I tutaj też powinnam podkreślić, że takim dużym ulubieńcem w zeszłym miesiącu to była kamera Olympus Pen. Naprawdę świetnie mi się jej używało. I ten model właśnie EPL9, on jest polecany szczególnie dla blogerów, dlatego że on jest taki bardzo vintage, bardzo ładny, bardzo funkcjonalny, jeśli chodzi o właśnie pracę na YouTubie, dlatego że ma on przeróżne filtry, bardzo łatwo się go używa, jest niesamowicie też funkcjonalny i dokładny, jeśli chodzi o kręcenie filmów, no ale niestety nie mam tego aparatu. Także jeżeli będziecie miały również pytania dotyczące właśnie tego aparatu, którego używałam, to tego modelu, to też zadawajcie pytania pod spodem, dlatego że używałam go przez miesiąc i jakieś tam doświadczenia mi się w związku z nim zebrały, więc mogę Wam po prostu powiedzieć o nim trochę więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was oczywiście serdecznie do następnych filmów. Mam nadzieję, że już następny film to będzie właśnie vlog z Francji, że będę mogła Wam pokazać, co w ogóle tam robiłam i do czego w ogóle tam pojechałam. Także zapraszam Was również serdecznie. No i do zobaczenia następnym razem.